minęła. Galak. Żywo ze studia telewizji Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym. Z Państwem do godziny 19. Ze mną jest już pierwszy gość, pan lekarz, kierownik zakładu diagnostyki w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. A rozmawiać będziemy o Europejskim Dniu Walki z Rakiem Piersi. Nie bez kozery, ten dzień przypada dziś. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani. Oczywiście tradycyjnie o tej porze co roku spotykamy się w mediach i rozmawiamy o chorobach nowotworowych, o współczesnych metodach leczenia onkologicznego, jak również o metodach diagnostycznych i dostępnych, tych, które są powszechnie dostępne w Polsce dla kobiet i mężczyzn. Tu chciałem tylko nawiązać do tego, co pani redaktor powiedziała, tak, 15, natomiast generalnie październik jest miesiącem walki z rakiem i na całym świecie, w Polsce, w Szczecinie odbywają się różnego typu imprezy. My prowadzimy między innymi wykłady, jeździmy, spotykamy się z młodzieżą szkolną w liceach i gimnazjach. Natomiast ukoronowaniem zawsze tej działalności październikowej, poza tym, że 4 październik zawsze to są dni otwarte Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, które reprezentuję, to jest marsz i impreza pod hasłem Różowa Wstążka. Różowa Wstążka jest ogólnoświatowym layoutem kobiet i imprez i działań, które prowadzą do wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet. Rak piersi u kobiet, najczęstsza przyczyna zachorowania i zgonów. Tutaj trochę statystyki, bo pani redaktor w przerwie mnie prosiła. W kraju generalnie na choroby nowotworowe co roku zapada 140 tysięcy ludzi. W naszym województwie jest to populacja około 5 tysięcy, umiera 4 tysiące, w naszym regionie, w kraju 90 tysięcy. Co roku wykrywamy nowych nowotworów piersi u kobiet, mieszkanek województwa zachodniopomorskiego, w granicach ponad 800 osób, u 800 kobiet. I Różowa Wstążka, z racji tego, że to jest najczęściej występujący rak piersi, zawsze namawiamy panie do leczenia, do wczesnej diagnostyki. Istnieje taka możliwość. Każda pani po 50 roku życia ma prawo i ma możliwość wykonywania co 2 lata bezpłatnie mammografii bez skierowania. Jedna z najczulszych metod diagnostycznych, która pozwala rozpoznać ten nowotwór. Panie doktorze, rak piersi jest najczęściej występującym u kobiet nowotworem, ale jest też chyba najbardziej wstydliwym dla kobiet rodzajem nowotworu ze względu na mastektomię, która no, ma takie, a nie inne skutki. Odbiera w pewnym sensie, tak według kobiet, ich kobiecość. Czy ilość kobiet, które się zgłaszają na badania, na diagnostykę, zwiększa się? Świadomość? No więc, przepraszam, nie wolno zaczynać zdania od no więc. To pamiętam, uczyli mnie nauczyciele w 5 liceum ogólnokształcącym. Wybaczymy. Natomiast tak, ma pani rację. Jeżeli chodzi o nowotwór piersi, to tu jeszcze raz apeluję, zawsze apeluję do naszych mieszkanek, do kobiet, to badajmy się z uwagi na to, że jest to taki nowotwór, który pozwala, i mniejsza zmiana wykryta, a mamy możliwość, posiadamy metody, które pozwalają rozpoznać 2-3 mm zmianę nowotworową, ten nowotwór jesteśmy w stanie całkowicie wyleczyć, czyli pacjentka może być wyleczona. Oczywiście też trzeba walczyć z mitami, że każdy wykryty nowotwór kończy się mastektomią. Nie. Niektóre zmiany w piersiach można usuwać bezinwazyjnie za pomocą mammotomii, czyli to jest takie bezkrwawa biopsja do centymetra zmiany, łagodne. Zmiany złośliwe możemy w wczesnym stadium usuwać za pomocą kwadraktektomii lub częściowej resekcji piersi. Jeżeli jest wymagana mastektomia, w tej chwili nie robi się mastektomii totalnej, tylko robi się mastektomię połączoną z rekonstrukcją gruczołu piersiowego, czyli te walory estetyczne i te walory, które są ważne dla kobiety, są zachowane. Mamy w naszym szpitalu doktora Śliwińskiego, bardzo znanego w Polsce chirurga plastyka, który tymi sprawami, rekonstrukcjami po późnych, wcześniej wykonanych mastektomiach lub teraz w trakcie zabiegów operacyjnych prowadzimy taką działalność, fundusz to refunduje. Między innymi to, co pani powiedziała, zgłaszalność. No niestety chciałoby się, żeby było jak w Szwecji, gdzie na mammografię zgłasza się prawie 100% kobiet z populacji, która jest winna wykonać te badania. U nas udało nam się osiągnąć granicę 50%. Niektóre gminy i miasteczka mają 63-65%. Przykład Pyrzyce, Świnoujście, Tuczno, Chojna. To są miejscowości. Pozdrawiam burmistrza Fedorowicza.
spotkamy, mam nadzieję, że spotkamy się na debacie, która będzie ukoronowaniem imprezy, o której powiem na końcu, na którą będę starał się mieszkańców Szczecina zaprosić. Tam chcemy podyskutować w czasie tej debaty i tu pozwolę sięgnąć do notatek, żeby nie przekręcić. Tytuł debaty jest bardzo istotny. Razem skutecznie, jak zmotywować kobiety do wykonywania badań profilaktycznych. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest pewien opór materii. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć wskaźnika 75% badanych co roku kobiet. No nie wiem, no jest, kobiety chodzą do kosmetyczki, natomiast nie chcą się badać. I chcemy podyskutować w szerokim gronie specjalistów, mediawistów, lekarzy, organizatorów. No tutaj przypomnę, że nie jesteśmy jedynym organizatorem, również organizacje pozarządowe, czyli kobiety po mastektomii, Stowarzyszenia Agata, zaprzyjaźnione członkini Lions Club Szczecin, Jantar. W tym gronie chcemy podyskutować, jak dotrzeć do pani, żeby jednak korzystały z tych badań. Tutaj chyba wciąż pokutuje takie myślenie, że jak się nie dowiem o problemie, to on może nie istnieje. Nie, problem istnieje. Ja wiem, że ja czasami rozmawiając z kobietami na takich akcjach, czy przychodzących do mojego zakładu, gdzie wykonujemy badania, to jestem czasami, nie mogę wyjść ze zdziwienia, że panie mówią, bo nie badają się, bo się dowiedzą. No dobrze, no to jak się dowiemy, podejmijmy szybko współczesne, nowoczesne te zasady terapii przeciwnowotworowej. My jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który ma certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Sonologicznego, czyli postępujemy z pacjentkami, diagnozujemy i leczymy według najnowszych wskazań i wiedzy medycznej. Taki certyfikat 2 lata staraliśmy się, przygotowaliśmy się do jego osiągnięcia. Mamy zespół Res Unit Team, gdzie multidyscyplinarny, to co mówi minister zdrowia, zespół zajmuje się tymi paniami i prowadzona pani jest od momentu rozpoznania do zakończenia leczenia. I ja czasami nie mogę wyjść z podziwu, bo pani mówi, nie robię mamografii, bo mogę się zarazić rakiem. No rak nie jest zakaźny, no, zdecydowanie ale nie jest zakaźny. Chorobą, która jest najczęstszą przyczyną zgonów i zachorowania na świecie. W 2009 roku przekroczyliśmy czerwoną barierę, gdzie nowotwory stały się pierwszą przyczyną na świecie. Do tej pory były choroby układu krążenia, czyli XX wiek, zabójca, zawał serca, XXI wiek, zabójca numer jeden to jest rak. No niestety, do tego, żeby się badać, będziemy przekonywać dzisiaj panie zdecydowanie. Taką okazję do zbadania się, taka okazja tak będzie jest. W sobotę najbliższą. No więc tak, proszę państwa, teraz będę mówił komunikatywnie, mam nadzieję zrozumiale drukowanymi literami, do pani. Przemawiam. Po pierwsze, w sobotę czynne są wszystkie pracownie w województwie wykonujące badania mamograficzne od godziny mniej więcej 9 do 13. Czyli można wykonać badanie w ramach programu populacyjnego dla kobiet między 50 a 69 roku życia, która w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonała mamografii. Dwa. W ramach różowej wstążki, marszu, który rozpoczyna się o godzinie 11 spod wieżowca na ulicy Niedziałkowskiego, tam idziemy przebrani w różowe kolory, potem idziemy przez miasto do placu Armii Krajowej, czyli pod Urząd Miasta. Tam wypuszczamy balony, to jest taki hołd osobom, którym się niestety nie udało przeżyć i przegrały walkę z nowotworem. Mamy, podzielimy duży, wielki różowy tort. Są konkursy i nagrody ufundowane przez Lions Club Jantar dla uczestników marszu. Potem rozpoczynamy debatę i w międzyczasie od godziny 10 jest pod Urzędy Miasta stoi nasz mamobus, gdzie wykonujemy również mamografię dla pań między 45 a 50 i powyżej 70 roku życia. To jest w ramach programu, który ufundował Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. My taki program realizujemy już 2 raz i to jest ostatni raz będziemy badać, ponieważ wybadaliśmy już wszystkie panie, które mieliśmy badać i to jest ukoronowanie tego programu, który był cały rok realizowany na terenie naszego województwa. Czyli dobrze rozumiem, że te młodsze panie i te starsze panie są chętniej się badają? Tak jest i dla nich, te panie zapraszamy do mamobusu na plac Armii Krajowej pod siedzibę Filharmonii dawnej Szczecińskiej. O, ładnie zabrzmiało. Pod siedzibę dawnej Filharmonii Szczecińskiej, no bo już mamy nową, chociaż nazwa jest ta sama imienia Karłowicza. Natomiast panie po 50 roku życia zapraszamy do pracowni stacjonarnych, również między innymi do pracowni w moim zakładzie w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Ja może tak troszeczkę
powiem o słowach, które pan wypowiedział, panie doktorze. Powiedział pan, że mówimy do kobiet, a niekoniecznie, bo ja myślę, że mówimy też do panów, żeby przekonali swoje żony, swoje mamy, że warto się zbadać. Dokładnie. My robiąc, to między innymi robimy różnego typu akcje informacyjne, edukacyjne. No przede wszystkim staramy się namawiać dzieci, żeby dzieci wpłynęły na swoje babcie, mamy. Dla nas ważnym dniem jest Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka. Staramy się poprzez najbliższych mężczyzn wystymulować te kobiety, żeby jednak poświęciły. Dokładnie to jest niecałe 10 minut, czasami 5 minut to badanie trwa, a mamy spokój na 2 lata i wiemy, że nam nic nie grozi. My nadal spotykamy się jako diagności, terapeuci z nowotworami piersi, które są w stopniu bardzo zaawansowanym. Pacjentki czasami się zgłaszają, kiedy jest rozpad, kiedy są przerzuty do narządów odległych i już w zasadzie nasze leczenie jest bardzo ograniczone. To jest po prostu takie działanie paliatywne. Nie jesteśmy w stanie pacjentki wyleczyć, natomiast staramy się maksymalizować, wydłużyć jej czas przeżycia z chorobą nowotworową. Natomiast to są te nasze niepowodzenia, na które my już nie mamy wpływu. Natomiast jeszcze raz apeluję, badajmy się. Badajmy te możliwości się. Są różne. Po prostu trzeba śledzić media, informacje, a wystarczy pamiętać. My wysyłamy do wszystkich pan zaproszenia. Ja nie chcę cytować, bo ja czasami nie potrafię zrozumieć natury ludzkiej, bo nam czasami panie odsyłają te zaproszenia. Nie powiem z jakimi inwektywami i komentarzami. I ja się zastanawiam, czy ktoś musi poświęcić czas, wymyśleć, napisać, zdenerwować się, wydzielić adrenalinę i potem ten list wrzucić do skrzynki, odesłać go pocztą. Proszę pań, ja mówię do tych pań, które tak się zachowują. Krócej trwa mammografia niż ten cały akt podniesienia sobie ciśnienia w sposób nieuprawniony, bo choroby się nie da oszukać. Ona jest i będzie. Taka jest natura choroby nowotworowej. Natomiast naszą rolą jest, aby tą chorobę znaleźć w zarodku, zdusić i wyleczyć i dalej spokojnie, jak to klasyk powiedział, żyć do śmierci. Właśnie, drogie panie, więc dbajmy o swoje zdrowie, bo nie tylko samym wyglądem, czyli piękne włosy, piękne paznokcie dają nam dobre samopoczucie, ale przede wszystkim zdrowie. Panowie, namawiajcie żony, namawiajcie matki, żeby się badały, bo warto się badać. Moim i państwa gościem był pan dr Mariusz Cholicki, kierownik Zakładu Diagnostyki Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję paniom, zapraszamy, spotykamy się w sobotę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do zobaczenia z państwem w sobotę, a teraz zapraszam na serwis informacyjny.